Cześć, witajcie. Paraguay Live. Mam na imię Zbyszek i serdecznie pozdrawiam Was z Paragwaju. Dzisiaj opowiem Wam, jak zaparzyć yerba mate, ale specjalną yerba mate z końskiego ogona. Pewno się wszyscy zdziwicie, jak z końskiego ogona. Tak, tak, taka jest nazwa. Cola de caballo, caballo Uruguay w języku guarani. Czyli, tak jak powiedziałem, ogon konia. Nie mandarynek, tak jak widzicie z tyłu i nie z palmy, którą widzicie z tyłu, którą Wam pokażę. A więc zostańcie z nami. Warto, trzymajcie się. Teraz Wam pokażę, jak w ogóle taki ogoń koński wygląda. O, tak to się kupuje. Zobaczcie, wrzucę tu pod kamerkę. To jest w takich małych pęczkach i jak widzicie, tutaj jest związane taką trawką. I to jest nic innego, jak po prostu liście palmy kokosowej. Tak to wygląda, a tu Wam pokażę, dlaczego się nazywa koński ogon. O, jak się go rozwinie, zobaczcie, to faktycznie przypomina koński ogon. I to jest naprawdę super zioło, tak jak wspomniałem, cola de caballo po hiszpańsku, caballo Uruguay. I to jest super zioło, które przede wszystkim pomaga mi dalej w dalszym ciągu na nerki, to znaczy przeciwko kamieniom nerkowym. Jest moczopędne. I tak to można złożyć z powrotem, zawiązać i wychodzi mniej więcej coś podobnego jak w sprzedaży. Z tego już trochę ucięliśmy, kawałek, nie za dużo trzeba brać, bo może zaszkodzić, czyli w granicach 5 gramów na litr wody. No, a tu jeszcze widzicie, to jest ta trawka, to znaczy liść kokosowy, czy części liść. Ekologiczne rozwiązanie, tanie, to się w sumie trzyma, można ciągnąć i jest super. Także wspaniała sprawa, ekologiczna, prosta i tania. Dla dokładnych bierzemy wagę, wrzucamy naszego ogonka i patrzymy, jest 7 gram, a więc mniej więcej 5 gram na pół litra wody. Powiedziałem wcześniej chyba na litr, na pół litra, a więc mniej więcej trochę więcej jak połowy, chociaż to w zależności od tego, czy jest suche, czy jest mokre zioło, a więc około 5 gram. Okay? O, ja to wrzuciłem do starego czajnika, widzicie, mniej więcej 5 gram ogonka z konia, oczywiście w cudzysłowie. Zostawiam to i teraz zalewam gorącą wodą. Mniej więcej pół litra. Niech to się ładnie, o, jak paruje nawet widać. Wszystko live, widzicie. Dobra, tak to u nas wygląda. Siedzimy na zewnątrz, ponieważ pogoda dzisiaj słaba, zobaczcie, więc siedzimy w naszym kinczo rustykalnie zrobionym. O, a tam jeszcze było gniazdko, czy jest kolibri. Tutaj mam normalną yerbę, tak jak mówię, czy kurupi, czy campesino, czy różne inne rodzaje, to nie ma absolutnie znaczenia. Tak to wygląda w środku. I teraz Wam coś fajnego pokażę. O, i tu wykorzystałem taki, widzicie, taka fajna podstawka była. To jest lekka z aluminium. Tutaj jest bombilia, też dobrze widać. Tak to wygląda, znacie na pewno. I tutaj mam coś fajnego.
kaegua. To jest taki owoc. O, tu wam chyba wcześniej pokazywałem. Tu jest obcięty. To jest owoc, warzywo, czy jak to nazwać. Kaegua się nazywa. Typowe w Paragwaju. To jest lekka. Wsadzamy ją tutaj do środka. O. Wrzucamy bombilię. I mamy fajną sprawę. I dosypujemy oczywiście yerby. No, a tak wygląda już właśnie z yerbą. Trochę rozsypany, trochę naświniłem jak zawsze. No, ale to nie jest takie istotne, tak to wygląda. No i tutaj, jak widzicie, mamy pierwszy łyczek. Siorpiemy, plujemy. I pierwszy jest dosyć nieprzyjemny, więc ha, wypluwamy. Oczywiście nie róbcie tego w restauracji, ok? No, a teraz tylko usiąść i się delektować yerbą. Widzicie, z tyłu tam Gosia coś powiesiła, też jakiś ogon. O, to chyba nie koński, ale coś podobnego. A tutaj widzicie, z kim się bawimy. Tak, są z nami. No chodźcie, pokażcie się, Roki. Roki. O, tu jest Roki i Semi. Dwa małe rottweilerki. Dlatego nie mamy spokoju trochę, żeby pić yerbę. No, ale będziemy się delektować. A więc jak widzicie, tak można się prosto delektować ogonem końskim. Oczywiście nie przesadzać, proszę nie pluć w restauracji. Może to być źle zrozumiane, a przede wszystkim źle przyjęte. Dzieci krzyczą, czyli są też dobrze się bawią razem z nami. Dobra, pogoda, jak mówiłem, trochę słaba, ale dajcie lajki, jak wam się podobało. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, proszę zawsze, jak zwykle, komentarze na dole w formie pytań. W miarę możliwości naturalnie na wszystkie pytania będę odpowiadał. A więc trzymajcie się dzisiaj w Paragwaju. Trochę słaba pogoda, jak zwykle z lewej strony pokażę wam wideo z naszego kanału, które równie warto obejrzeć i proszę subskrybować kanał, jak jeszcze tego nie zrobiliście, ok? Żeby nie zapomnieć i nie przegapić żadnego wideo. A więc trzymajcie się tym razem zachmurzonego Paragwaju. Do następnego wideo. Cześć!